Przełom września i października przyniesie nam sporo ładnej pogody. Po drodze pojawi się deszcz, ale przewagę będzie miało słońce i wysoka temperatura. Joanna Nosek, czas na aktualne prognozy. Za nami piękna niedziela, a przed nami zimna noc, szczególnie od Podlasia po Suwalszczyznę, gdzie termometry wskażą 4 stopnie. Zdecydowanie cieplej na zachodzie, tam o 10 kresek więcej. W górach nad ranem pojawią się mgły. Jutro najwięcej chmur utrzyma się od Górnego Śląska przez centrum po Kujawy i południowo-wschodnie Pomorze. Czasami jednak błyśnie słońce. Na pozostałym obszarze dominować będzie słoneczna pogoda. Dopiero od późnego popołudnia na zachodzie zacznie przybywać chmur i tam lokalnie popada deszcz. Najcieplej od ziemi lubuskiej Podolny Śląsk 22-24 stopnie, chłodniej na wschodzie około 15 stopni. Wiatr powieje ze wschodu i raczej będzie umiarkowany. Ciśnienie komfortowe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. W kolejnych dniach będzie podobnie, a naprawdę ciepło ma zrobić się w przyszły weekend. Na teraz to wszystko. Do zobaczenia.